Nagrać komentarz do tej gry w zapałki, startując z tego samego momentu, w którym zakończyliśmy ten ostatni film, pierwszy film na ten temat, właściwie nie ostatni, a pierwszy, bo przyszło mi do głowy, że tu warto coś jeszcze powiedzieć. Otóż są dwa rodzaje ruchów w tej grze. Dopóki mamy na stole nie więcej niż 6 zapałek, to możemy próbować wykonać ruch, którym wygrywamy w jednym ruchu, to znaczy taki, w którym zabieramy wszystkie zapałki. I to będzie ruch wygrywający. Drugi rodzaj ruchu to jest taki, w którym zostawiamy przeciwnika w sytuacji przegrywającej. No i tego typu ruchy będą już jedynymi możliwymi do wykonania, jeżeli na stole będzie co najmniej 7 zapałek, dlatego że mając 7 zapałek przed sobą i kostkę od 1 do 6 oczek, nie zabierzemy 7 zapałek, prawda? Od tego momentu wszystkie ruchy będą polegały na tym, żeby zostawić przeciwnikowi pozycję, na której on musi przegrać. No zobaczmy, jak tu jest. No, mamy jedynkę. Na stole jest 6 zapałek i mamy, przeciwnik zostawił nam kostką, jedynką do góry kostkę. No, możemy 2, 3, 4 i 5 przerzucić ją, czy przekręcić ją na 2, 3, 4 i 5. Gdybyśmy wzięli 2 zapałki, to 6 minus 2 to jest 4 i bylibyśmy tutaj na polu z dwójką do góry, to jest pole wygrywające, tego nie chcemy zostawiać przeciwnikowi, ale gdybyśmy wzięli, przekręcili kostkę na tak, żeby do góry patrzyła 3 oczkami, no to mamy 3, 6 minus 3 to jest 3 i zostawiamy przeciwnikowi to czerwone pole wygrywające, przegrywające. No, w związku z tym to pole jest wygrywające, tylko trzeba przekręcić kostkę tak, żeby... No i oczywiście to bliźniacze pole też jest. I możemy sobie stąd pożyczyć trójkę. No dobrze, patrzmy, co jest tutaj. Na tym polu. Na tym polu mamy dwójkę kostką do góry. Dwójką do góry, przepraszam, kostkę, nie dwójkę kostką do góry. Możemy przestawić kostkę tak, żeby wziąć na górze było 6 oczek i wtedy zabieramy wszystkie 6 zapałek. To samo będzie na tym polu. No i na trójce i czwórce tak samo. No, w związku z tym to są wszystko wygrywające. To są wszystko wygrywające pola. I przeciwnik, i trzeba kostkę przestawić 6 do góry. Tu 6 chyba jeszcze nie było, to musimy sobie 6 wydrukować, że tak powiem. Bardzo dobrze. To poprawimy. Bardzo dobrze, na chwilę zatrzymałem nagranie, żeby wstawić tutaj te wszystkie 6, bo to nie jest tak bardzo interesujące. No i teraz patrzymy na sytuację, w której na stole jest 7 zapałek. No i tu zaczyna się robić ciekawie, dlatego że już nie można wziąć wszystkich zapałek. Jedyne, co można zrobić, to można zostawić przeciwnika z zapałkami w sytuacji na polu, które jest przegrywające. To jeszcze małą redakcję tutaj zrobię. Zatrzymam film na chwilę. O, teraz te oczka są tutaj widoczne po przewijaniu, także możemy zobaczyć, co się dzieje. No i patrzmy, co się dzieje.
Jesteśmy na jedynce. Mamy kostkę jedynką do góry. Więc tak, możemy wziąć jedną, możemy wziąć dwie. 7 minus 2 to jest 5. I zostawiamy tutaj z dwoma oczkami ku górę. Bardzo dobrze. To jest, zmuszamy przeciwnika do zajęcia pozycji przegrywającej, więc to jest, bardzo nam się to podoba. Może ja to przesunę i to też przesunę, żeby można było zabierać stąd. Więc tu jest, są dwie wykrywające pozycje. No, już tylko polega to wszystko na tym, że zmuszamy przeciwnika do zajęcia pozycji przegrywającej, tak? Jeśli weźmiemy dwójkę, czy ustawimy kostkę dwójką do góry. No dobrze, teraz tak, tu jesteśmy dwa, dwójką do góry już kostkę mamy, więc musimy ją przestawić. No zobaczmy, gdybyśmy przestawili na jedynkę, 7 minus 1 to jest 6, to byśmy trafili tutaj, przeciwnikowi zostawilibyśmy wygrywającą pozycję, więc nie, ale jeżeli trafimy na trójkę, to 7 minus 3 to jest 4 i trójka tutaj, kostka trójką do góry przy czterech zapałkach to jest pozycja przegrywająca, w związku z tym dwójka i piątka to są pozycje wygrywające. I tylko trójkę trzeba tam umieścić. No i w końcu zostało nam to pole. Jesteśmy trójką do góry, czyli tak, możemy ustawić tutaj jedynkę, ale to ustawi nas tutaj. Natomiast możemy ustawić tutaj dwójkę. Dwójkę, 7 minus 2 to jest 5 i kostka będzie dwójką do góry, to jest czerwona pozycja przegrywająca, w związku z tym pod tym warunkiem, wykonując taki ruch, zmuszamy przeciwnika do zajęcia przegrywającej pozycji i tylko trzeba dwójkę mu tutaj wcisnąć. To może poprawimy trochę, żeby ładnie wyglądało. No i od tego momentu, aż do samego końca, wszystkie ruchy, jeżeli mają być wygrywające, to mogą być wygrywające tylko w jeden sposób, a mianowicie w taki, że zmuszamy przeciwnika do zajęcia którychś z tych czerwonych pól, albo zostawiamy przeciwnikowi któreś z tych czerwonych pól do wykonania ruchu. No i na tych czerwonych polach on jest oczywiście w sytuacji przegranej. Do momentu, w którym na stole leżały 6 zapałek włącznie, można było jeszcze myśleć o tym, żeby zabrać wszystkie zapałki, przekręcić na 6 i zabrać wszystkie zapałki i to na tych polach, któreśmy zrobili. Natomiast od tego momentu trzeba już myśleć tylko o tym, żeby przeciwnikowi zostawić pole, które jest polem przegrywającym.